pochodził z Krzepic. Jednak jego największe sukcesy zawodowe prowadzą do Zabrza. To właśnie tu w 1985 roku uczestniczył w pierwszej udanej transplantacji serca pod kierunkiem profesora Zbigniewa Religi. W 2001 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził udany przeszczep płuco-serca. W 1993 roku profesor Marian Zembala został dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które stało się czołowym polskim ośrodkiem transplantologicznym. Dla mnie przede wszystkim to wielki Zabrzanin, mimo że nie urodził się w Zabrzu, związał się z Zabrzem w sposób z wyboru i rzeczywiście ukochał to miasto do tego stopnia, że został honorowym obywatelem Zabrza. Myślę, że dziś nam coraz bardziej potrzeba takich autorytetów, ludzi, którzy z taką empatią podchodzą do drugiego człowieka. Empatią, która w przypadku profesora Mariana Zembali przekładała się również na głębokie przekonanie, że pacjent jest najważniejszy. Do pacjentów miał zawsze ludzką twarz. To on zawsze mówił, że pacjent jest dla mnie absolutnie priorytetem, pacjent jest dla mnie osobą najważniejszą. On potrafił być o 6 rano, w pół do 6 rano w klinice i często dzwonił o 23:00. Wiesz, jeszcze jestem w pracy, ale mam tu taki problem. Kto to by wytrzymał inny? Oczywiście rozwiązywał tysiące problemów. Widziałem, jak jest oddany pacjentom, jak jest zdeterminowany do poszukiwania rozwiązań, które mogłyby być wdrażane do praktyki klinicznej, żeby optymalnie pacjentów leczyć na możliwie najwyższym światowym poziomie. Pamiętam moje spotkanie z panem profesorem. To jedno z pierwszych spotkań, kiedy w trakcie Białej Niedzieli w maju zaprosił mnie na spotkanie. Spotkanie w baraku, gdzie po obydwu stronach siedzieli chorzy, duszno, przestrzeń niewielka. Z przerażeniem patrzyłam, jak ci lekarze sobie z tym radzą, jak ci chorzy w tej przestrzeni sobie radzą. Dziś patrzymy na Śląskie Centrum Chorób Serca jako ogromną przestrzeń, doskonale zorganizowaną. Pan profesor zadbał o każdy szczegół, wybiegał środki i to ogromne środki, bo przecież wiemy, że to ponad 130 milionów, które trzeba było zainwestować. Szkolił lekarzy, ściągał najlepszych fachowców z Europy, ze świata, żeby dzielili się swoimi doświadczeniami. Pacjenci znaczyli dla niego dużo. On bardzo, bardzo się czuł zaangażowany w to, co pierw robił w klinice. A potem jak zaczął rozbudowywać Śląskie Centrum Chorób Serca o kolejne segmenty. A to z kolei wpłynęło także na rozwój miasta i postrzeganie Zabrza jako prężnie rozwijającego się ośrodka medycyny. Profesor był, powiedziałbym, oczywiście wybitnym lekarzem, organizatorem, był wizjonerem i super naukowcem. To, co jeszcze dziś mam w pamięci, to pierwsza nasza konferencja, na którą zaprosiliśmy profesora Zembalę, też jako współorganizatora. Była to konferencja Śląska Inżynieria Biomedyczna i profesor wtedy w swoim wystąpieniu w taki szczególny sposób podkreślił rolę inżynierii biomedycznej. Powiedział wówczas: tylko pokorna współpraca lekarzy i inżynierów może być podstawą rozwoju technologii medycznych.